Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, ze mną jest Magda i Maciek. Cześć! Dzień dobry. I witamy was w kolejnym odcinku Sky Elements. Mhm. Tak, i Magda powie, jaki jest plan, groby. Bo Magda ma dzisiaj plan. Ja ogólnie plan mam taki, że najpierw pokażemy, co się tutaj zmieniło, potem chłopaki będą budowali dom, a ja się czymś zajmę. A na końcu będziemy tańczyć na róże. A będziemy bawić się jajkami. Też. A potem już jestem homoty. Tak, geje dwa. Dobrze, co się zmieniło? Nie ma drzew. Po pierwsze, nie ma drzew. Tu jest nasza sypialnia. Magda. Magda. Co? A masz ten pasztet z Reksia? A wy jesteście, ale jesteście okropni. Jesteście po prostu okropni. Może Wojtek powie, co ty kawał, bo to będzie kawał youtuberowy normalnie. Słuchajcie. Magda, Maćka nie było, siedzieliśmy z Magdą i kwestia jest tego, że Magda coś chrupała i jadła. Ja się pytam, co? No, ona mówi, prażynki z Reksia. No to Maciek wraca, ja się go pytam. Maciek, coś, co się chrupie i przekąska na P. Mówi tam parę rzeczy. Ale zaznaczyliśmy, że to było, tak? To jest z Reksia. No. Ale tak, pierwsza to była jest z Reksia. To było z Reksia i tak Maciek po chwili, pasztet? No, także słuchajcie, od dzisiaj jest pasztet z Reksia. Tak, polecamy jak najbardziej, przysnacki. Polecam, Macie Gessler. Tak, dobrze, poza tym, że nie ma drzew, panowie, zapraszam na dół, Wojtek widział, Maciek nie widział. Ja widziałem. Idę. Chodź jeden z drugim. Pisz. Tutaj są drzwi, można sobie zajrzeć, jak to jest zrobione, a tu się schodzi, żeby działać. Czekajcie, muszę autojumpa oczywiście wyłączyć, Maciek, bo się ja włączył. Jestem za tobą z tyłu, ale pamiętaj, od tyłu to nie widać. Od tyłu to nie widać, tak. Aha, to jest dobra, w ogóle to... wiecie co, oglądałam waszych ostatnich młodych bohaterów. Jak staliście nad tą wielką przepaścią, ja naprawdę ciebie, Wojtek, podziwiałam, że tego nie zepchnąłeś. No ja wiem, bo Magda by... Ja... Ej, czekaj, no, czekaj, czekaj. Cześć, piękne. You wanna date with me? Ach, podskakuję, jak ciebie widzą. No nie? Baśki tańczą na koblu. I nóżka w górę, i nóżka kolanko. Ach. Też sobie stanę, też chcę trochę. A patrzcie, jaka zachładna. Oła. Sobie stejka zjem. Ale ich tu sporo się zrobiło, ale level się poleci. Wow. Wow, wow, wow. Nawet nie wiecie, ile ja się a na tym namęczyłam. Wam leci? Masz strzałę ja w nosie, to dlatego. Ktoś chce łuk? Madzia, nie mogę oddychać. Umrzyj. Nie. Umrzyj. Idę umrzeć. Nie, w ogóle, nie panowie, umieraj, jeżeli byście chcieli coś tutaj wkoło rozkopywać, to ostrożnie, bo my jesteśmy praktycznie na samym dole wyspy. Dobra. A w ogóle pisali nam, że są dwie skrzynki. Tak, gdzieś są po boku skrzynki, ale ja myślę, że możemy to ewentualnie zrobić w ten sposób, że się spuści trochę wody, zobaczymy od dołu, gdzie ewentualnie są i... A to jakoś tak, no chyba, nie? To tak się jeszcze co? Zrobi, tak. Maciek? Co? Fajnie, w ogóle jest to strzał. Naciśnij F5 i spójrz na siebie. Ale Wojtek, ty też traciłeś dla mnie głowę. E sobie zrób, chociażby. Ale nie, spójrz. Wojtek ma w boku. Ej, mam po prostu w nosie. O, już nie mam. Właśnie zniknęło. Ale mam jeszcze z tyłu jak ułan. To będziemy żyć, chodźcie. Chodźcie, tak. Chodźcie. Doktor Madzia was uleczy. To ty masz tak strzały, na czole pośrodku, jak mi się syf zawsze robi, jak wygląda na przykład jak ten. Jezus Maria. To potem wyglądam jak taki ten Chinus. Nie uzewnętrznie się za bardzo, naprawdę. Ale no, taka prawda mi się zawsze robi w tym samym miejscu, no. A wiesz, dlaczego ci tam robią syfy? Dlaczego? Bo przyjmujesz prosto na nos. Ha! To przyjmuję na nos? Prosto na nos. Dobrze, chodźcie. Mosty Madzia, powstały. Jaki ładny most. Budujemy mosty, dla Andeksa. Tutaj musiałam to obudować, bo króliki są głupie i spadają z wyspy. Okej. Okay. Tak, i no wiemy, że pod tą wyspą tam coś jest i tam... O, Maćka tam wyślemy. Nie, później i Wojtka, bo tam są jego głowy. Tak, no. Moje głowy są najsuper. Tak. Dobrze. A powiedzcie mi, czy spełnimy w tej wiosce jednak jakieś villagerów dzisiaj? Jak można byłoby ze czterech. Tak. To znaczy mi się wydaje, że wioskę trzeba byłoby lepiej oświetlić, bo nie jest dobrze oświetlona i tutaj coś się może i tak spełnić. No to tutaj właśnie jest nasz wychubek schabowych, stąd ja mam 25, a w skrzynce jest jeszcze cały stak. Ja miałem wczoraj schabowe z ziemniaczkami. Nie jutro. Nie. O, i od razu dwa wypadają. Pięknie. I w ogóle tutaj proszę mi uważać, bo tu mieszka jedyna owca na razie, jaką tylko posiadamy. Gdzieś tu się szlaja. Krowy rozmnażałam. Tutaj jak ta jedyna biała owca na tych, na obcasach. Tak, w wiosce wiedźm. A ona nie jest, a ona... O, tam jest. Ale to może lepiej ją przykleić do kauczuku. Ona nie spadnie, ja tak wszystko ładnie tu zabudowałam, że nic nam tutaj nie spadnie. Okay. No, krowy trzeba jeszcze tu troszkę porozmnażyć, bo się być może kiedyś przydadzą. Mm-hmm. No. Dobra. I w sumie tyle, co tutaj się wydarzyło. I pięknie jest. Za moje działalności. O, macie, już, gałgan jest. Gdzie? Który? Gdzie to? Krówko. Masz krówko. Mnóżcie się i płodnijcie.
trzeba, trzeba je, słuchajcie, ten Population. Pooświetlać dobrze, bo tutaj będą się potwory spalić, więc na razie jak nie robimy. I tak weźmiemy pomysł od widzów, czyli jeden spawner przerobimy na spawner osadników. A może byśmy się tam udali, sprawdzaliśmy już i fajnie jest to właśnie, że działa. Gdzie? Tam. Do tego domu, czercza? Tam? To jest kościół, Wojtek. Na kolana i się modli. A gdzie krzyż? W świątyni. A macie Biblię? No co to ma być? Ten, a czy pani już studiowała Biblię? Oczywiście. No, tamte ruiny są też spoko. Jest piękna, ale nie zwraca się do niej. No chodź, chodź. Masz Zeza, wiesz? Okay. Patrz tu, Magda, jakie flirty. I nie dość, że nas zdradza, to jeszcze na naszych oczach, wiesz co? Przepraszam, jakie nas? Tak? Mnie? O, tak, tak. Jakie cię... Nie, no. Powiedz, no. Jak ty mi owce uderzysz, to się nie pozbierasz zaraz, ty. Do domu, jeden, drugi spać. I zostawić owce. Uderzyłeś owieczkę. Ty jesteś bezczelny po prostu. Właśnie, do domu, nie śpisz dzisiaj z nami. Ubasiek będziesz spał, zobaczysz. Gdzie? Do ty domu. Jesteś bezczelny. Już idę. Weź go tam klepnie, biegnie szybciej, no. Ja go już klepnę, jak się z nim będę widział na żywo. Tak go klepnę. Och. Halo, Maciek. Ja już nic nie chcę mówić. Jestem poniewierany, czuję się jak ostatnie hechło. Hechło, co to jest hechło? Cokolwiek. Może weź ty jakiś słownik śląski napisz czy coś. I przestańcie, bo ja przy was takie rejestry mojego śmiechu osiągam, że to gesterka by się powstydziła. Nie, gesterka to robi, wiesz, tak... Kładź się. Dobrze, panowie, to wybudujecie dom, a ja idę, słuchajcie, tutaj będę przerabiała spawner jeden. Tak? Wojtek, czy masz jakiś projekt? U nas też niech sobie mieszkają. Nie mam projektu, ja zawsze robię bez projektu domy, Macie. Project Lady. A jakby przepraszam, jakby ktoś chciał, to tutaj są łuki, tylko kto zajmował wszystkie strzały? Wojtek, ja mam oddaj. Jedną strzałę. Ja mam strzałę, dość jeden strzał, a to z Basiek chyba wypadło mi. Ja mam wszystkie strzały. Daj pół. A to, ja też mam łuk, końcówkę, to ma, czekajcie. To proszę, rzucam. Dziękuję. Wezmę sobie świeży. O. No to wszystko z Basiek te łuki są. Maciek, masz jeszcze tu strzały, bo nie masz. Proszę bardzo. Mam 21, już mam teraz 64, dziękuję. No to ja już mam. Wiem, czy jeść. Czyli my domy budujemy, tak? Tak, zbudujcie dom. A ten dom nie może być duży, tu nie ma miejsca za bardzo. No to zróbcie piętrowy. Bo ja umiem. Wojtek, nie pytaj do Magdy. Wojtek może. Zraniłaś mnie na wskroś. O. Patrzcie, jak się wybina, patrzcie. A jeszcze... Pójdziesz ty do roboty wreszcie! Nie robię jeden! Jazdo! No. O Jezu, dom. Maciek, masz pomysł? Oczywiście. Postaw no cztery ściany i dach. Dobra, czekajcie. Ale ty finezyjny. A, ty wziąłeś drewno. Dobra, czekajcie. Ja myślę, że zrobimy tak. I przypominam po raz kolejny, że w skrzynkach są porządki. Wiemy. Jezus Maria, ona jakieś mnie zabije, słuchajcie. Okejcie. Bo to ma być, bo ta ściana nie, ma być ciebie nie wcielona w dom. Jak to nie? Zostaw mnie. Spadaj tam. Dobra, to tu powiedzmy. Dobra, Wojtek, ale wiesz co, ja mam takie drewno sobie zrobiłem. No dobrze, ale to trzeba zrobić jeszcze zarys taki domu. To ja go zawsze robię z takiego drewna, wiesz? Aha. No to ty zrób zarys, a ja pociągnę ściany z tego. No tak, to jest norma. Norma. Czekaj, ile tu jest? Raz, dwa... Nie. Się będzie kręcił, odejdź. A nie, tu jest symetrycznie. Co, ja patrzę, co który będzie pociągał. Madzia. Co? Tu jest symetrycznie, więc ja myślę, że możemy łóżka zrobić pod tą Jezus ścianą. A proszę cię bardzo. Tu będzie jedno, tu będzie drugie, proszę tu będzie trzecie. O, i będzie nice. Proszę bardzo. Się wbiła, patrzcie. O. Raz, dwa, trzy. Jak ja nie lubię tego buga. Wojtek? Tak? Jak widziałeś wypiętą Magdę? Widziałem. No... Kałganie jeden, o nie. No. Mógłbyś ej, bo jak spadnę, to ja cię zabiję trzy razy, bądź pewny. Albo ty pójdziesz do tych creeperów wtedy, wiesz? Ale patrzcie, jak się seksownie poruszyła. I takie od razu takie... Ty chcesz być jeszcze w tej serii? No. Ja się ciebie pytam kulturalnie. Wojtek, ty tutaj mam od dołu ciągnąć, czy jak? Cegły się ciągnie od dołu. Tak, wy sobie tam ciągnijcie. Dobra, ciągnę. W sensie, jej, mam tak? NPC! Jej, a można nazywać NPC? No i masz chyba znaczenie. Czy podoba ci mój projekt seksowny? A co, chciałbyś mieć cicha? Maciek! No chciałeś, żebym ciągnął od dołu. Ale to jest wnętrze domu, a to jeszcze... To jest... Ja myślałem, że nie postawiłeś ścianę, chłopie, mój drogi. Czy ty, Maciek...
ta ściana, która jest za nami, miała być wcielona do domu. To ty mi teraz o tym mówisz, naprawdę? No przecież my wszyscy o tym trąbimy już od dawna dawna. Nie, Maciek. Powiedziałeś mi zupełnie coś innego. Od zawsze Maciek? To mówiliśmy, Maciek. Maciek? Ja jestem Maciek. W konfundacji. Maciek, jesteś? ty się... Umieliście się na mnie, jedna z drugą. Maciek, proszę iść do wioski i trzepać świnie. No, będzie dobrze zajęcie dla ciebie. Raz. Poradzić sobie nie umiesz w społeczeństwie, to będziesz wysiedlony. Jezu, Wojtek, masz. Masz? No, wciągaj mnie. Ja się tam żegnam. Dobrze. Pa, pa. Wróć, ale tam jest zdrowy. Od tego domku świnki, tak? Żeby nie było, że wie coś innego zbije. Jezus. Tylko spawnera świnek nie zbij, proszę. Nie, no to wiem. Dobrze. Oj, to wtedy byłbyś bity. Wióry leciały. Znaczy, Madzia lubi na ostro, dobrze. Jakby to zrobił? Panie NPC, dlaczego pan stoisz tu? Ale tu jest tylko jedna świnia dopiero, tu się nic nie generuje. No to czekaj, aż więcej się urodzi. No. Nie wiem, pomóż im może, czy coś. To ja tą jedną sobie już trachnę. O, już są dwie. Tylko pamiętaj, żeby owcy. Nie no, ja stoję w zagrodzie, odczep się. Dobrze. Ale tylko NPC za ciebie już jeden idzie. Tak? No chodź lubię. Piękna. No, Walentyna, Walentyna. No chodź. To byłaś świnie w tym momencie, czy owce? Świnia. Cześć, co masz dla mnie? To świnia to jest halinka, Walentyna to jest krowa. Ale to jest taka przyśpiewka ludowa. Ja tam nie znam tych twoich przyśpiewek. Jak ja mam śpiewać? Halineczka. Halineczka. No. Może dlaczego Jezus, ja nigdy nie pamiętam, jak to się robi? One mają tempo, wspomnienia się jakby po prostu... Łotki. Już ogarniam. Dali mi zadanie, specjalnie mnie wygnali, bo są bycami, patrzcie. No, no. No, chodź, już kolega dla ciebie jest, chodź, zaprzyjaźnijcie się. Będzie się nazywał Zdzichu. Zdzichu. Świnka, czy możesz wyjść, chodź piękna, piwa pega. Panie, pega. Czego ty pan tu, jak ty pan tam wlazł? Jak pan durny jest stąd? Piwa pega, o. Zabiłam NPC-a. Piwa pega. Źle mi z tym. Jak to zabiłaś NPC-a? To ci źle, Magda, ty nie masz spada? Sumienia. Wiem, że nie mam. Co tam spada? Wytrujecie ludzi. Ta kula mnie intryguje. Tak Magda Gessler. O, patrzcie, on już chętny i się koło łóżka ustawia, cwaniaczek. Widzisz, lubi ciebie widocznie. NPC, zejdź mojego Wojtka. No właśnie. Wojtek jest mój, przepraszam. No, ja tam zaraz wrócę. Zostań, gdzie jesteś tam, siedź. Pan też idź stąd. O mnie kłócą. NPC właśnie przez okno wyskoczył. Boże, samobójca. Czy magik? Czy magik? Jezus. No świnka, chodź do mnie, chrum chrum. Chrum chrum, taś taś. O, jest, dobra. A, sery mi zabrakło. Sera? Tak. Twarogu. Ja cześć. Będę potrzebował skło. Cześć. A to trzeba kupić. Ile potrzebujemy steaków? Jak najwięcej. Czego ci potrzebujemy? Tejków. No w skrzynce jest 57, ja mam 28, to ile chcesz? Aha, no to ja mam 16, to jeszcze sobie chwilę po expie. Expo. O, teraz dwie przyszły, dzień dobry panienkom. Może jemu też pokój zrób, co? No właśnie tak się zastanawiam, bo w sumie tak już znamy. W ogóle Wojtek może zrobić od tej strony wejście? Tutaj? Od tamtej? Tutaj, tak, bo tutaj są te NPC, tutaj jest farma. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że możemy zrobić w razie czego dwa nawet. W sensie, że tutaj zrobimy takie jedna farmę i a ten. A nie potrzebujemy trzech? Ej, mamy małą główkę, słuchajcie. To tu? Jest wszystko do zrobienia. Tutaj wyjście do naszej tej spełniarki i możemy tam ogarnąć, do tego, do wioski Maćkowej. Zostałeś królem wioski, jak się z tym czujesz? Uba duba, uba duba. Jej. To będzie wioska andecystyczna? Tak. No dobra. I co? I teraz tu zostałeś, durniu. Idź, umrzyj. W ogóle jak ta mała krówka tak sobie ze swoją mamusią chodzi słodko. 5. Tylko jej nie zabił przez przypadek. Nie. Dobra, czekam na dwie ostatnie świnie i wracam. Dobrze. No chodźcie tu, piękne dwie. Czy moja sypialnia już jest ukończona, panie Wojtku? Jeszcze nie. Toż ty w wiosce mieszkasz, panie. Nie, ja tylko nad wioską daję, wiesz, swój majestat. Kolego, ale przesuń się, proszę cię, możesz z tym krzywym nosem stąd iść, bo ja... No, drugi już do ciebie idzie. Go, go. Quickly, quickly, quickly. Do ciebie, Wojtku. Tak, idzie jeszcze jakiś? Drugi, powoli zmierza. Okay. W
swoim kierunku. Tak, ja mam ostatnio powodzenie. No widzisz. Proszę, proszę. To jest aż zaskakujące. Tyle lat posłuchę, a tu nagle uhu! Tak, dokładnie. Odejdziesz ty stąd? To nie. O, patrzy się na drugiego. Zakochał. Jestem. Dobrze. Bo to się tam zostało. O Jezu, Wojtek. Słucham. Masterpiece, to jest panie Masterpiece. Masterpiece. Panie Wojtek. Maciek, chodź tu, przydasz się. Idę. Panie Majka. Weź dużo dirta. Dobra. Czy jeszcze jakieś zachcianki sobie pani Madzia życzy? Kebab. Oj, zjadłem. Wiedziałem. Nie tu. Mam dirta, 64. Wystarczy czy jeszcze więcej? Nie wiem, chyba nie. Dwa weź. W każdym razie chodź tu, od tej strony, pod te płotki wstawię dirta. Dobra. No, to teraz na samotność będziemy mogli narzekać. Kto zajmował całe drewno? Ja. Fajnie. A co, potrzebujesz jakieś? Nie, bo Magda już miała to, myślała, że ja to zrobiłem, musiała na mnie się wydrzeć. Słyszałem to. Na ciebie? Słyszałem to w głosie. Nieprawda. Nie, zdążyłam o tym pomyśleć, sam inna potoczył się propozycją. Idźże stąd! No. Nie mogę krzyczeć się. Ja na tym plecu krzyczę. Tylko trzeba tutaj dobrze oświetlić, bo wiecie co, tam wyżej jest jeszcze jeden spawner creeperów. Mhm. A, jeszcze tu jest potrzebne. I wiecie co, naszą wyspę też trzeba będzie opłotkować. Jakiś mówisz? Ładny zrobić. No bo to głupie pewnie pospada zaraz. Tam na dole jest NPC. Tak. Dobrze, ja idę jakieś drzewa posadzę, bo widzę, że bida. Pójdziesz mnie stąd, krzywonosy ty, halo. Znaczy ja ogólnie mam drewna, sporo dosyć w sumie. Dobra, na nasze potrzeby nigdy dość. Okej. No idź mnie stąd. A poza tym cierpimy powoli na brak węgla. Tak? Ja tam trochę dałem do skrzynki. Dobra, tylko trzeba oświetlić tutaj to drzewo. Nie no, masz przecież 49 węgla w skrzynce. Dobrze, oświetlisz wioskę, oświetlisz naszą wyspę dokładnie, łącznie z domem, no tak. I z hodowlą tych i nic ci nie zostanie. Ja tego znaczy, nie postawię. Najłatwiej, tego... najłatwiej w sumie możemy nawet przerobić sobie tego, w najgorszym wypadku, drewno. No. To węgiel. Kto łóżka zajmował? Ja. Przestawiłem je już. Aha, no to spać. Ja w nocy nie pracuję. Czekaj, bo jeszcze twój robol robi. Ja w nocy nie pracuję. Dobra, idę. No nie powiem, kto do mnie o 3 w nocy pisze, gdy ja już od 5 godzin śpię. Zdarza mnie się, zdarza. O, patrzcie, jak jeszcze... No. A, jeszcze ten miecz wystawiła, patrzcie. Do łóżka, właśnie. Maciek, hallo. No idę, wyrosło. No już, no. Wyrósł gigant w ogóle. Co ci wyrosło? Gigantyczne drzewo nam wyrosło. Maciek, zajmij się. Gdzie wyrosło? No tam. A to to? No. To to? To zaraz, ja idę drytować jeszcze, panie. A idę jeszcze pochodnie trochę narobię. Nie tu. Dobrze. Dobra, mam 20, idę pooświetlam tam trochę. W sumie wiecie co, dobry był pomysł je tutaj zrobić. No. W razie czego zawsze możemy szybko się z nimi, że tak powiem, potargować. Tak, tylko że one zaczynają mega lagi produkować. Tak? Czuję. Przynajmniej ja takie ściny przed chwileczką miałam. Nie wiem. A żebym wypadł? A po co? A tak chciałem głowę stracić. A, no to spoko, jak po kebaba. Słuchajcie, u mnie dzisiaj jest kebab czyn do 3 w nocy. Ja to ma dobrze. No. Maciu, tutaj dojechałem do końca tym dyrtem, wiesz? Super. To idź teraz te żywka ściny, jak możesz. Dobra, tylko ja nie mam siekiery żadnej. Wiesz, to weź sobie tam w skrzynce coś jest. Albo właśnie w skrzynce jest. Właśnie w skrzynce chyba... Jest Wojtek? Inna być. Nie ma. Ani tu, nie ani ma? Tu, ani tu. No nie ma. Jest tylko motyka. Okej. Okay. Daj mnie ten. To weź sobie zrób, bo ja tu ogarnę ten. Tam jest... masz patyki i ten. No spokojnie, wszystko jest. Z kobla zrobię. To już jest tyle żelaza. Na co ja to żelazo kopałam? No nie A wiem, to czy można ja to mogę. Żelazo ruszyć? No właśnie, też tak się...
To nie wiem, niech się któryś do zadań wybierze, to się dowiem. Znaczy tam było zadanie chyba, że trzeba 64 sztuki tego takiego zwykłego ogarnąć. No dobra, to jest nieprzytopione. Dobra, to ja wezmę tutaj trochę tego. Ale, halo. Możecie sobie przepuścić mnie tutaj, bo ja tu chcę postawić drzwi, dziękuję bardzo. Nie możemy. Niech mi ktoś powie, po co ja tu wróciłam. Aha, więc... pewnie po coś dojdzie. Chciałaś mnie zobaczyć? Nie, tym bardziej nie. Jak to? Przecież na Maćka zawsze trzeba patrzeć. No jak na Maćka się patrzy, to człowiek głodny się robi. Jezus. No to chyba dobrze właśnie. A ja wiem. Ej, patrzcie, mamy NPC-ta w oknie, jak miło. Osiedlowy monitoring. Tak. No już babcia Kazia jest? No. Babcia Kazia. Dobra, mam nadzieję, że wam nie zabierze levela, jak będę kupować szyby. No mam nadzieję. Ja cię trzasnę, jak mi zabierze. Uwaga, kupuję szkło. No. Kupiłem 10 sztuk i jeszcze 10. Nic się nie stało. Wam? No to kupię jeszcze 10, dobra, już nie mam levela. Jaki w ogóle? No to kupię 10. No jak mnie stać? No dobra, dobra. Teraz pytanie, czy uzupełniać normalnie szybami czy szkłem? No nie wiem, co się bardziej opłaca. No bardziej no, szkłem chyba, bo wychodzi szyby taniej. Na szkło? W sensie... Nie, jak? Zaraz. Z sześciu szkła wychodzi 16 szyb. A ile potrzebujemy szyb? Opłacę szyby. No nie wiem. Nie wiem, ja nie liczę takich rzeczy. Z reguły jak coś mam robić, to samo wyjdzie. Ta. A tu rób jak chcesz. Aha, mnie... Kurczę. Zresztą już mówiłam, na level u nas się nie narzeka. Ja mam wrażenie, że mnie ścina chyba. Ale nie. Co ci słyszycie ścina? Mnie? Normalnie? Tak, słyszymy tak. Cię. Bo ja mam czasem wrażenie, że ja coś mówię, jest taka cisza. Bo po prostu na to nie reagujemy. Aha. I see, dobra. I see fire. Dobra. Teraz tu trzeba coś wymyślić. Tam jeszcze jest Chrysta, anielko. Bo ty to drewno ścinasz. Przed tobą jest, no. Czemu drewniane? A koblowe? No bo ja robiłam z tamtej strony koblowe. A ja z tamtej drewniane. I jak to robiłeś drewniane, jak są koblowe? Ale z tamtej drugiej strony. Aha, okej. Okay. To tu zrób pół na pół. Dobra. Gdzie? A tu robiłeś? Tu są drewniane. No to jest drewniane, aha. Bo jest ścieżka z kobla, żeby tak jakoś w miarę... No to robię jak dobra, to w sumie na wejściu może wyjść, bo to takie reprezentatywne. A dobra. Po boku to tam... Jak wyjdzie, to wyjdzie. Maciek, wiesz co, weź w skrzynce wygrzeb jest brzoza. Weź ją gdzieś posadź, wysadź ją i zacznij brzozę zbierać, zrobimy sobie tu jasną podłogę, co? Jezu Chryste, a co tu się... Kto tu posadził to drzewo tutaj koło mnie? Które? Tutaj nagle no, wyrosło. Brzozu, już patrzę, Madziu. Robimy piętro. Tak? Tak. W sensie, dobrze. Mówisz, że brzoza się nazywa bridge, znaczy, tak? To było zapytanie, więc nie wiem. Zrób, tam skrzynki przeniesiemy. Dobra. Ewentualnie. Że nie wiem, czy nam starczy z... Czy sufit jak zrobimy z kobla i podłogę z kobla wyżej, to nie będzie problemu? Bo w sumie może zrobilibyśmy to z półpłytek, to by więcej wyszło, bo z drewnem to tak już trochę... Nam się kurczy. No to Maciek nad drewnem pracuje. Tak, ja mam już 30 sztuk drewna. I zaraz jeszcze drugie drzewo zetnę, ale chwila. Dobra, spróbujemy zrobić to z półpłytek, zobaczymy jak będzie wyglądało. Myślę, że majestatycznie. Tak? Tak. Będzie awesome. Undecided tak. Approved? So approved. Jaki undecided? Magister undecided. O. Przypomniało mu się nagle. Tak. Cicho. Jak to nagle? Ja pamiętam. No. Gdzie jest ten dirt? Tutaj, dobra. Dirtu ja mam pewnie, jakbyś chciał. Nie, spoko. Radzę sobie. Dlaczego ci dirt? No bo chcę te wszystkie liście pościnać, żeby, wiesz... Aha. Bo tak już ładnie i klarownie. Wojtek, dziurę w domu mamy. Gdzie? Pod twoim łóżkiem. Akurat. A, właśnie widzę. Pod twoją obronę. O Jezus, skończył. Czekajcie, ja tu wodę mam. Jakby to przerobić, żeby to wyglądało jak u ludzi. Kończyły się kobelkowe schodki. No to zrób.
Kto ma motykę? W skrzynkach, Madzia. Motyki są w skrzynce. No szukam, właśnie robią... O, są, dobra. Andrzej, nie chcesz naszej owce odwiedzić? W celu? Ogolenia. Lub pozyskania bardzo tej fajnej właśnie surowicy, jaką jest wełna. Surowicy. Ogolenia. O, jak to by się zrobiło, to się by nikt nie obraził pewnie. Łódź. Pewnie nie. No. O, da. I tu. Wojtek, mam nadzieję, że piwnicy nie planujesz? Chyba nie, no zrobimy to na górze, tak? Dobra, tu już. Tu. Dobra, wiecie co, ja z tej tablicy, która tutaj jest, tej naszej, tej głównej, zbijam te tabliczki, które nie są potrzebne, bo tu są jakieś informacje, które już mamy, a zawadzają w tworzeniu. Przeszkadzają mi w mojej wizji. Ja. No, ty masz wizję lokalną na pewno? Tak. Trzeba zrobić tak. Dobra, Madzia, posadziłem te drzewo, które chciałaś, brzozę w sensie. Dziękuję. A ścinam kolejne drewno. MPC! Zostaw MPC-ty, one ci no chodzi mi, ja nie wiem, czego on tu chce ode mnie. Autograf. No pewno. Udało, a nie. Tak myślę, tak Wojtek, myślę, że ja jestem po prostu tak bardzo rozchwytywany, że po prostu tylko ode mnie. Ej, w sumie tu można fajnie to przerobić na taki ganek. Ej, to mi się podoba, dobra. Płotki, I need. Przerobię. Ja też potrzebuję płotków, czekam na drzewo. Gdzie jesteś, Madziu? Na roli. Jak się w tej wersji Minecrafta robiło płotki? Na roli, tu mamy rolę. Mamy patyków? Halo? Co? Proszę. Co? A, dziękuję. Proszę tutaj. Matko, tych NPC-ów tu jest. Madziu, tu leży dla ciebie 30 i kilka sztuk drewna. Dobrze. Oj, to się nie tak robiło płotki. Dobra. Co tutaj już wyrosło? Co to oszalało to? Przestaniesz mi stękać do ucho, zboczeńcu jeden? Magda, jakby coś, mam 24 płotki i ci oddam część, jak zrobię górę, dobra? Dobrze. Co tu drzewo robi? Rośnie. Tu jest milion drzew, nagle się... Milion to był, jak ja weszłam robić te. Oj, tam owca spadła podpalona. A kto ją podpalił? Ale nie ja. Tam z tej wyspy, gdzie jest lawa. No właśnie, ja się miałam pytać, co tam spada z tej wyspy, bo tam ciągle coś tam spada. Tam jest spawner czegoś, tylko nie widzę za bardzo czego, ale coś tam spada. Żółwiec. Łojdana dana. Tak. Panie, pan sobie możesz iść z tej farmy. Przyjdzie Madzia i zrobi ci gałgana. No dobrze. Tu jest już po prostu sam seks. Ta wyspa ucieka seksem dzięki nam. Ty się wyrażę mnie tam. Chyba zaraz mieczyk dotknie. Będzie karny? Będzie. Ty. Miałam pytać się, gdzie woda jeszcze jest, bo mi się przyda. I co, na górze robimy magazynem, tak? No bo tak. Bo jak te wszystkie drzewa ścinam, które ty posadziłeś tu, żeby nie było. To Magda sadziła, nie ja. A to Magda, no to ścinam je. No to ścinaj, po co się narosną tam, nie? No nie, może ty chciałeś jakiś dekor sobie trzasnąć czy coś? Dekor. A, bo to na cztery. Na dekory nie ma czasu. Może tu w takim razie panleła jedną. Będzie git, o. No jak ja mam to teraz zrobić? Straciłem koncepcję. Losing my way? A to wiesz, w sumie musimy i tak już kończyć odcinek, więc możecie jeszcze wrócić. What? Tak? Jakie szybko, pół godziny. Jezu, faktycznie. To, że 6 minut się chichraliśmy, tylko jak głupie, to już inna kwestia. Tak, a potem drugie 6 mnie lałaś. Nie, tylko 3 ciebie goniłam. Dobrze, panowie, ja tutaj już zrobiłam pole. Dobrze, a ja myślę, że wiecie co, żeby też tak nie ten, to ja ten dom, bo tutaj w sumie góra została, więc ja go dokończę, myślę, że poza nagraniem. Ja w ogóle tak myślę, że podziękować widzom, że ta seria tak fajnie się przyjęła u nas. Tak, i że nas kochacie. Zwłaszcza Maćka. Maciek, tam jest jabłko. Gdzie? Maćka, najbardziej. O, już biegnie, bo jabłko. Cicho. Jakbyś trzeba mało się mięsa miał. Odżywiać. To jest jabłko 8. Czy ja to chcę? A właśnie sobie patrz, i teraz patrz, mam to jabłuszko i patrz, amciu. Widzisz? Widzisz? Taki jestem. Aha, bo ty tu farmę przebudowałaś. Tak. Okej. Okay. Że to wyglądało jak u ludzi. Ludzi potomnych? Kurde. Tak.
Co złego teraz to napraw. Nie ja? Co złego to nie ja? Spać, spać. Wszyscy spać. Czemu ja? U nas tak ciemno? Bo pochodni nie da. Jezu, a, nie wiesz, ja po... a tu jest dziura. No. Ja będę zakładać. Ale że tabliczki się popsuły, to nic się nie stało, prawda? Nie zepsułem ich. Zostały tylko tabliczki do teleportowania, bo reszta to były same napisy. Proszę, naprawiłem dziurę. Nie było sensu. Dobrze, dziękuję. Dobrze, no. Idziemy spać i Wojtek kończy. I Wojtka aż chciało z wrażenia. Halo, Wojtek. Aż w końcu stanął, patrz. Ja podejrzewam Madzia, że po prostu on ma breakdowna. Przycięło mnie. Masz breakdowna. Przycięło mnie. Tu Maciek cielał. Na czym skończyłem? Nie wiemy. Tylko patrz, nie, to na górze chodźcie, bo tu, patrzcie, to będzie takie ładne miejsce. O, patrzcie. Dobrze, już idę. Patrzcie, o. Dzisko mamy, stoliczek. Ładnie. To co, pani Lodzi dwie kawki na wczoraj? Tak. Tak. Jak najbardziej. Nie? Mogę wam dać, o. No, Mak tak ładna. Bila się tak ładnie, bo od razu wciągnęła. Tak. Ale udaje, że to nie ona, nie? No nie, no. Boże. To co, na koniec rzucamy kośćmi? Nie mam. Mogę prochem rzucić, o. Tu będziemy grać w rozbieranego pokera. Super, nocami. Nie, to będzie ta rura do tańczenia. Wojtek, ja już mam ochotę na striptease, patrz. O Jezu, Boże, kończcie. To Maciek, ja się chyba stąd wyprowadzę. Nie, to Wojtek, ty kończ. Przecież ty zaczynałeś, to kończysz. To jak ja zaczynam, to ja kończę. Tak? No dobrze, tak, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Także co, czekajcie oczywiście na następne. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Mm-hmm. Bo się będzie pewnie działo, będziemy szli dalej i tak w ogóle. Magda mnie zabije w kolejnym. Także co, dziękujemy wam. Była Magda i Tomek. Boże, Mam? Tomek! Maciek, jaki Tomek? Czy ja o czymś nie wiem? Magda, Maciek, co? Maciek, mogę zrobić. Magda i Maciek! Jaki Piotrek! Maciek, skończ! A, jeszcze Piotrek teraz szedł na koniec. Nie. Przestań. Boże, jeżeli nie, tak nie tylko ciebie zaraz. Jeżeli mnie zabijesz, jeszcze to jest koniec. Piotrkiem. Jeżeli mnie zabijesz, to jest koniec. To już jest Powtarzam. Koniec. To już Była jest Magda koniec. I Byłam. Maciek. Byłem. No. Dziękujemy się, cześć. Trzymajcie się i pa! Pa, pa! Beach.